Słuchajcie, przypominam wam o konkursie na wysyłanie pocztówek przeze mnie do was, do Polski, ze Stanów do Polski. Były już 3 odcinki, w 2 mówiłem o konkursie, w 3 nie powiedziałem. I jedna osoba tylko napisała hashtag postcard, więc ta osoba wygrywa, gratuluję. Teraz jest 4 odcinek, więc nadal macie szansę, to już jest ostatnia szansa, żebym wysłał do was kartkę 2 osobom. Spiszcie komentarz z hashtagiem postcard, udostępnijcie film, subskrybujcie kanał i wszystko będzie później weryfikowane screenami. Yo bro, how you doing? Witam serdecznie, AJ the Polish American. Dzisiaj ponownie jesteśmy na terenie uniwersytetu, w okolicach kampusu. Nie wiem, co się za bardzo dzieje. W każdym razie prezentują swoje prace dyplomowe. Wydaje mi się, że to jest... pokazują różne projekty, nad którymi studenci pracowali. Prace dyplomowe, projekty. To wszystko teraz można chodzić i oglądać. Nie do końca wiem, czy dobrze mówię. Samochód napędzany bateriami słonecznymi, solarnymi. Tutaj jakaś stara beta jeszcze, Georgia Tech. Pusta kompletnie. So we participate in the $2,000 Grand Series Motorsports Challenge. So all in all, the car costs $2,000. Okay, okay. And we do a drag race, an autocross, and a concours, like a car show event. Just like you make the cars for $2,000? Yes. Okay. To są projekty studentów, nie? Poprosiłem kumpla, którego poznałem ostatnio, żeby pokazał mi, jak wyglądają zajęcia z cheerleadingu. Mam w planach nauczyć się baseballu, znaczy nauczyć się, pójść na zajęcia z baseballu i z cheerleadingu. Spoko, bardzo dużo ludzi, nie? Ciekawe. To jest Kevin, tak czy inaczej, this is Kevin. So I met him the other day. Beka, to jest maszyna, która wyrzuca piłkę do kosza, żeby nie została pod koszem, tylko ją odrzuca z powrotem. Normalnie muzyka na żywo, czyli coś takie, na przykład smocze łodzie mi się kojarzy, smocze łodzie w Polsce. Czyli na żywo jest muzyka grana do rytmu, do bitu i to jest taki jakby dyrygent całej grupy. Międzynarodowy handstand. Nie ma siary. Całkiem dobrze chyba wypadłem. Strat robiłem, ale... ale dałem radę. All right guys, was nice to meet you. Nice to meet you. Maybe see you on Thursday. You guys come. C'est magnifique, Belmondo. Spoko, fajny klimat, taki może po prostu inny, coś nowego to jest. Kurczę, podróże kształcą. Fajnie czasem wyjść do ludzi z innej kultury, czegoś innego się nauczyć, nie? Nie wiem, ile jest tutaj osób, ale z 200 mają turniej boksu, więc teraz tam jest rozstawiona arena. Mają rozstawioną arenę i za chwilę zacznie się turniej boksu. Nie można się zapisać, bo tak przeszło mi przez myśl, że może bym tam wszedł na ring na chwilę, ale no nie można nawet, więc nie dzisiaj. Stop and time mean you stop boxing. So that's all you need to know is stop and time. That means you stop. Keep your hands up in case you're hooked up. All right, we'll give you an 8 count, and then if you can't continue, we'll stop it. No i pierwsza walka się zaczyna. Pierwszy typ wyszedł już na ring. Kumacie normalnie trzepią się. Thank you.
czerwonym jako jedyny jest ogarniający, nie? No to jest taki ich, nazwijmy to lider, nie wiem, no taki najmocniejszy typ w całym tym bractwie. Dlaczego na Politechnice Gdańskiej nikt nie wpadł na taki pomysł, nie? Z drugiej strony nie wiem, czy by w ogóle dopuścili coś takiego do żeby to miało prawo bytu. Słuchajcie, koniec końców, nie wiem ile walk było, ale jakby znowu ambicja wzięła górę i zacząłem nagrywać tak, jakbym nagrywał na zlecenie, więc na pewno z tego osobny film im zmontuję, kto wie, może w przyszłości, hej, uniwersytet mnie zatrudni jako wideografa, tak czy inaczej. Zaskakujące jest to, że walki się skończyły i w przeciągu 2 minut wszyscy opuścili w ogóle pole, teren, nie? Taco Bell, okej, okay. Taco Bell, nice. We start with Wendy's, McDonald's, Taco Bell, Arby's, okay.